bardzo serdecznie. Już po raz 12 na Sokołowskich Targach Pracy, Edukacji i Kariery. Bardzo się cieszę, że przyjęliście Państwo nasze zaproszenia. W szczególności chciałam serdecznie powitać dyrektora delegatury Kuratorium Oświaty i Wychowania w Warszawie, dyrektora w Siecach, pana Adama Skupa. Bardzo dziękujemy. Ogromnego orędownika kształcenia zawodowego i dlatego dzisiaj tutaj jest z nami. Chciałam powitać panią dyrektor, panią kierownik Wydziału Oświaty i Zdrowia, panią Joannę Urbankowską. Współorganizatora naszych targów, panią Elżbietę Błońską, dyrektora Urzędu Pracy, panią prezes ZNP Danutę Zadrożną. Ja przepraszam, wiceburmistrza Krzysztofa Dąbrowskiego, przepraszam bardzo, też również serdecznie witam. I może już tak w kolejności panią dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych Batę Biernat, panią dyrektor Liceum Teresa Oliwińską, dyrektor z Szkoły Podstawowej nr 1 Zofię Steć. I myślę, że już tutaj wszystkich, których tutaj powitałam, ale jeszcze są osoby na hali, których nie powitałam, wszystkich dyrektorów, wicedyrektorów, kierowników, wszystkich przedstawicieli wyższych uczelni, pracodawców albo przedstawicieli pracodawców. Bardzo serdecznie witam. Bardzo się cieszę, że jesteście tutaj Państwo z nami. Targi są organizowane z myślą o uczniach naszej szkoły, szkół średnich z Sokołowa i z powiatu sokołowskiego, ale również klas najstarszych szkoły podstawowej, kiedy to już zaczynamy budować karierę przyszłą ucznia. Bardzo się cieszę, że możemy się z Państwa spotkać, z Państwa ofertami i chciałabym poprosić o zabranie głosu pana dyrektora. Szanowni organizatorzy dzisiejszych 12 targów Edukacja Kariery w nazwie Szarada, to znaczy panią dyrektor Zespołu Szkół, przedstawicieli starostwa, przedstawicieli Powiatowego Urzędu Pracy, pana wiceburmistrza, państwa dyrektorów, wszystkich zaproszonych gości. Witam bardzo serdecznie wszystkich uczestników targów. Dziękuję za zaproszenie. Jak pani dyrektor już powiedziała, ja wywodzę się ze szkolnictwa zawodowego, dlatego jestem osobą, która popiera tego typu imprezy, bo szanowni państwo, mamy tu dzisiaj spotkanie szkół zawodowych, które kształcą absolwentów i mamy spotkanie przyszłych pracodawców. Szanowni państwo, możemy zweryfikować, że tak powiem, jakie umiejętności zdobywają uczniowie, jakie kompetencje zawodowe i jednocześnie oczekiwania pracodawców, państwa, którzy chcą zatrudniać tych młodych ludzi. Przy okazji pracodawcy też orientują się, jakie kompetencje mają uczniowie. Myślę, że dzięki temu spotkaniu szkół i pracodawców ten proces kształcenia zawodowego może się doskonalić. Cieszę się również bardzo z udziału szkół podstawowych, uczniów klasy ósmej, bo już za chwilę państwo będziecie dokonywać wyboru szkoły ponadpodstawowej, więc macie możliwość spotkać się bezpośrednio właśnie z przedstawicielami tych szkół, dokonać dobrego wyboru. Szanowni państwo, to są takie wybory trochę na całe życie, bo w ramach proorientacji zawodowej chcemy tych młodych ludzi wspomagać, aby wybór zawodu był rzeczą trafioną. Otóż każdy z uczniów ma określone cechy, predyspozycje, umiejętności do wykonywania danego zawodu. Szanowni państwo, i jeżeli wykonujemy to, co lubimy,
to wtedy nie czujemy ciężkości wykonywanej pracy. Także jeszcze raz gratuluję tutaj organizatorom właśnie tych targów. One są bardzo potrzebne i będą służyły na pewno pomocą uczniom. Szanowni Państwo, jeszcze zauważę, że w Sokołowskim w zakresie edukacji dzieje się bardzo dużo, bo w piątek, w ubiegłym tygodniu mieliśmy w szkole podstawowej numer 1 konferencję u pani dyrektor Stecz, Laboratoria Przyszłości. Była to jedyna konferencja w delegaturze w Siedlcach. Pani dyrektor gratuluje, bo wszyscy wyjechali zadowoleni z organizacji, z przebiegu tej konferencji. Także widzę, że Sokołów i Sokołowskie edukacją i oświatą stoi. Trzymać tak dalej. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie dyrektorze. Ja chciałam jeszcze państwa powitać w imieniu starosty sokołowskiego, pani Elżbiety Sadowskiej, która z powodu nieoczekiwanych, bardzo ważnych obowiązków służbowych nie mogła na tą godzinę przybić. Mamy zobowiązanie, że pojawi się troszeczkę później, ale w jej imieniu list odczyta pani kierownik, pani Joanna Urbankowska. Dzień dobry państwu. Szanowna pani dyrektor, drodzy uczniowie i nauczyciele, szanowni goście. Pragnę serdecznie podziękować za zaproszenie na 12. Sokołowskie Targi Pracy, Edukacji i Kariery Szarana. Niestety, ze względu na ważne obowiązki służbowe, nie mogę być razem z państwem. Ta cykliczna impreza już po raz 12 gromadzi na hali sportowej uczniów klas maturalnych i przedmaturalnych, osoby bezrobotne, a także te zainteresowane poszerzeniem lub zdobyciem kwalifikacji doradców zawodowych oraz pracodawców. Hala sportowa na kilka godzin staje się miejscem, w którym z jednej strony pojawiają się uczniowie i tegoroczni maturzyści, czyli ludzie młodzi, którzy już za chwilę będą stawać przed ważnymi życiowymi wyborami, takimi jak wybór kierunków studiów i odpowiednich uczelni. Z drugiej strony w szaradzie biorą udział przedstawiciele uczelni wyższych, szkół policealnych oraz ośrodków szkoleniowych, którzy zyskują możliwość prezentacji oferty edukacyjnej reprezentowanych przez siebie jednostek i przyciągnięcia do siebie przyszłych studentów, słuchaczy i kursantów. Swoje stanowiska na targach prezentują również lokalni przedsiębiorcy, zakłady pracy, instytucje oraz biura pośrednictwa pracy, dzięki czemu osoby bezrobotne mają możliwość poznania oczekiwań i wymogów potencjalnego pracodawcy. Odwiedzający szaradę mogą również korzystać z indywidualnych konsultacji z doradcami zawodowymi. Jestem przekonana, że szarada to wydarzenie potrzebne, jeżeli udział w nim pomoże choćby jednej osobie w wyborze kierunku rozwoju czy w znalezieniu pracy, to warto je wspierać i warto organizować. Dlatego też, jak co roku, z radością podjęłam tę imprezę z patronatem honorowym. Bardzo dziękuję pani kierownik. I o zabranie głosu poprosimy wiceburmistrza miasta Sokoła Podlaski, pana Krzysztofa Dąbrowskiego. Szanowna pani dyrektor, szanowni dyrektorzy, szanowni panie kuratorzy, szanowna pani prezes, no i wy drodzy państwo, wystawcy, przedstawiciele uczelni, przedstawiciele szkół, droga młodzieży. W imieniu burmistrza chciałbym wszystkich państwa powitać, podziękować za przybycie. Cieszę się, że 12 edycja targów edukacji i pracy wychodzi do skutku. Po latach zakłóconych przez pandemię mamy szansę spotkania się. No i po frekwencji widać, że to wydarzenie jest potrzebne, że każdy tu przychodzi z określoną intencją. Uczniowie, żeby skorzystać z propozycji oferty edukacyjnej, poszukujący pracy w celu zorientowania się na rynku pracy. Być może dojdzie do tego, że w tym miejscu zostaną dokonane wybory. Wybory na całe życie.
i życzę przede wszystkim uczniom poszukującym pracy, żeby dzisiejsze spotkanie zakończyło się sukcesem, żeby nawiązała się nić porozumienia, nić współpracy. Myślę, że to miejsce jest jak najbardziej właściwe do tego, żeby złączyły się drogi tych, którzy poszukują. Czyli albo oferta edukacyjna spełni oczekiwania państwa, w sensie uczniów, bądź poszukujących pracy być może znajdą tutaj ofertę na miarę swoich oczekiwań. Tego państwu życzę. Dziękuję oczywiście wszystkim, którzy dzisiaj się zgromadzili, szkołom, przedstawicielom uczelni. Dziękuję pracodawcom za to, że przybyliście tak licznie na to wydarzenie. Życzę wspaniałego odbioru, życzę miłego dnia. Pogoda nam dopisuje, także myślę, że wydarzenie będzie zakończone sukcesem. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Bardzo dziękuję, panie burmistrzu. Jeszcze w międzyczasie dotarł do nas pan Andrzej Czerkas, właściciel firmy Acze. I wiem, że na terenie hali jeszcze jest wójt gminy Sokołów Podlaski, pan Janusz Kur. Serdecznie witamy. I na zakończenie chciałam przekazać państwu pozdrowienia, spędzenia miłego i efektywnego czasu w imieniu pana senatora Waldemara Kraski, który podziękował za zaproszenie, ale no do ostatniej chwili nie był pewien. No niestety, wiemy, obowiązki i senatora, i ministra nie pozwoliły dzisiaj na przybycie, chociaż jeszcze do końca nie powiedział ostatniego zdania, bo może jeszcze na końcówkę uda nam się tutaj powitać pana senatora. A więc w moim również imieniu chciałam państwu podziękować za przybycie, za zorganizowanie. Moim koleżankom i kolegom, którzy tutaj stoją przede mną, bardzo dziękuję, bo stała ekipa. Miłego i efektywnie spędzonego czasu. Wszystkiego dobrego, udanych wyborów. Bardzo dziękuję.